Cześć, nazywam się Mateusz Karatysz, jestem wykładowcą praktykiem na Kolegium Da Vinci na kierunku Media Working. Wiesz, co ja mam jakiś grzebień, mogę tam wejść i przeczysać. Nigdy wcześniej, tak jak dzisiaj, fotografie, infografiki i materiały wideo nie były istotne przy produkcji profesjonalnych i wysoko pozycjonujących się treści w mediach społecznościowych. Między innymi z tego powodu przygotowałem tutorial, w którym pokażę Wam, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi wykonać profesjonalny retusz zdjęcia. Zatem nie przedłużam, zaczynajmy! thank okay. you Pierwszym i z mojej perspektywy najistotniejszym narzędziem w pracy fotografa czy też fotoedytora jest tablet graficzny. Tablet graficzny posiada przynajmniej jedną istotną przewagę nad klasyczną myszką. Za pomocą tabletu, a w zasadzie za pomocą piórka, jesteśmy w stanie odtworzyć siłę nacisku. Można by użyć takiej przenośni, że piórko przy okazji pracy z tabletem jest jak pędzel dla artysty malarza im mocniej je nacisnę i im bardziej ono przygnie do powierzchni tabletu, tym silniej odda nacisk czy też intensywność narzędzia, które wykorzystuje w danym momencie w pracy w programie graficznym, przykład w Photoshopie. Kupując tablet, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wiele wariantów, czy też jak szeroką intensywność i skalę tego odczytu siły nacisku taki tablet posiada. Oraz druga rzecz, która jest z mojej perspektywy bardzo istotna, to rozmiar takiego tabletu. W przypadku fotografów ten rozmiar tabletu powinien być możliwie najmniejszy. Ja pracuję w tej chwili na tablecie o rozmiarze S czyli zupełnie najmniejszym spośród wszystkich oferowanych przez konkretnego producenta. Mało tego, w trakcie ustawiania tego tabletu ja i tak będę go jeszcze mapował, czyli będę zmniejszał jego powierzchnię w oprogramowaniu. Wszystko po to, by ruch, który będę wykonywał na tablecie, był możliwie jak najkrótszy, a przeniesienie tego ruchu na monitor dawało w rezultacie bardzo długi ruch. W ten sposób nie będę musiał przesuwać piórkiem po całym tablecie, tylko po jego fragmencie. Dlatego warto zwrócić uwagę na te dwie rzeczy. Jeszcze jedną istotną kwestią przed rozpoczęciem samej obróbki zdjęcia, a w zasadzie taką kwestią, co do której należy podjąć decyzję, chyba tak naprawdę w momencie zakupu aparatu fotograficznego, jest decyzja o tym, w jakim formacie zapisu obrazu będziemy te zdjęcia rejestrować. Z reguły w aparatach fotograficznych do wyboru mamy dwa formaty zapisu obrazu: to jest format otwarty RAW i JPEG. No i pytanie nasuwa się samo, jakie w takim razie są różnice pomiędzy tymi dwoma formatami i który lepiej wybrać. Ja z mojej praktyki, odnosząc się do tych kilkunastu lat doświadczenia, które zbierałem w trakcie pracy fotografa, muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy kupuję nowy aparat fotograficzny, automatycznie po pierwszym odpaleniu ustawiam format RAW i zapominam o tym formacie już do końca istnienia tego aparatu. Czym tak naprawdę bardziej szczegółowo różni się ten format od formatu JPEG i dlaczego warto z niego korzystać? Otóż format RAW jest tak zwanym otwartym formatem zapisu obrazu, który rejestruje w sobie wszystkie informacje, które jest w stanie wygenerować aparat fotograficzny, a konkretnie matryca aparatu fotograficznego, ale również kamery. Przeciwieństwem tego formatu jest właśnie JPEG, który niestety nie rejestruje wszystkich informacji, a je ja obcina. Przykładowo, aparat Canon 6D, z którego ja najczęściej korzystam, posiada możliwość zapisywania obrazów w 14-bitowej głębi kolorystycznej. Równocześnie, gdybym zdecydował się na zapis w formacie JPEG, to mógłbym skorzystać tylko i wyłącznie z 8-bitowej głębi kolorystycznej. No i co konkretnie to oznacza i jakie ma to przeniesienie na pracę fotografa? 8-bitowa głębia kolorystyczna oznacza ni mniej, ni więcej, że... Każdy jeden poszczególny piksel na obrazie jest w stanie wyświetlić do 256 odcieni danego koloru. W tym przypadku paleta to RGB, więc 256 odcieni zieleni, niebieskiego i czerwonego. Nieco inaczej jest w przypadku formatu RAW, który jest 14-bitowy i on jest w stanie wyświetlić aż 14 tysięcy odcieni pojedynczej głównej barwy składowej z palety RGB. Zatem między tymi dwoma sposobami zapisu istnieje tak naprawdę wielka przepaść, która pozwala nam, korzystając z formatu RAW, wygenerować zdecydowanie lepszy obraz, pod względem jakości. To znaczy obrazy zapisane w formacie RAW będą charakteryzowały się zdecydowanie bardziej rozbudowanymi przejściami tonalnymi. To nie jest jedyna zaleta tego formatu, ponieważ decydując się na pracę w formacie RAW, yy, decydujemy się tak naprawdę na format, który posiada czy też zapisuje w sobie yy, szerszą przestrzeń tonalną. Mówiąc wprost, jeżeli moje zdjęcie jest nie do końca prawidłowo naświetlone, czyli ma dużo obszarów ciemnych albo jest zbyt jasne, prawie na granicy prześwietlenia, to w formacie RAW jestem w stanie wyciągnąć detale z obszarów niedoświetlonych albo odzyskać detale z tych obszarów, które są zbyt mocno naświetlone. Prawdopodobnie w formacie JPEG nie byłoby to możliwe aż w tak dużym zakresie. I ostatnią istotną dla mnie kwestią przy używaniu formatu RAW jest fakt możliwości uratowania zdjęcia, które jest nieostre. Jeżeli zdarzy się tak, że zdjęcie rzeczywiście jest zrobione bardzo dobrze kompozycyjnie, ale niestety ostrość delikatnie gdzieś uciekła. To format RAW jest zdecydowanie lepszym formatem do odzyskania ostrości. Dlatego podsumowując, to wszystko, co teraz powiedziałem, w zasadzie mogę polecić wykonywanie zdjęć w formacie RAW, ponieważ on tylko i wyłącznie ułatwia pracę, a w wielu kryzysowych sytuacjach potrafi fotografowi uratować życie. Jeżeli materiał zdjęciowy jest już gotowy i jest już w aparacie zarejestrowany w postaci plików w formacie RAF, no to teraz trzeba przejść do kolejnego kroku, a więc wywołać te pliki. Um, nie powiedziałem tego w poprzedniej części tutoriala, ale pliki RAF są czymś w rodzaju surowego materiału, który jest dopiero co zarejestrowany na takiej tradycyjnej kliszy. Tak można byłoby to przyrównać. Kolejną czynnością, którą z takim plikiem należy zrobić, to jest czynność polegająca na wywołaniu takiego zdjęcia. Wywołaniu w czymś, co jest odpowiednikiem ciemni, tylko w wersji cyfrowej. I taką cyfrową ciemnią dla fotografa jest właśnie oprogramowanie Lightroom. Zatem zobaczmy teraz, w jaki sposób wywołać pliki w formacie RAW. W Lightroomie. Ja będę odnosił się tutaj do swoich doświadczeń yy, i opowiem Wam o tym, w jaki sposób ja korzystam z Lightrooma, ponieważ podejść może być wiele i sposobów na jego wykorzystanie. Ja wykorzystuję Lightrooma tylko i wyłącznie po to, żeby zdjęcia, które yy, tworzę, tak naprawdę spłaszczyć. Co to znaczy? To znaczy, jeśli mam bardzo duże dysproporcje pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami na zdjęciu, te dysproporcje w tonach, to ja Lightroom, czy Lightroom'a wykorzystuję po to, by te dysproporcje zniwelować. Czyli wszystko, co jest za jasne albo bardzo jasne, przyciemniam, a wszystko, co jest ciemne albo zbyt mocno ciemne. Rozjaśniam. Robię to tylko i wyłącznie po to, żeby zbudować sobie taką podstawę, w której jest jak najwięcej informacji zapisanych w średnich tonach, i później po wywołaniu takiego pliku w Lightroomie przenoszę się do Photoshopa, i dopiero tam następuje właściwy proces obróbki. I dzięki temu, że to zdjęcie ma dużo informacji w półtonach, to w Photoshopie mogę zrobić z nim niemal wszystko. Więc teraz bardzo esencjonalnie, na jakie rzeczy zwracam uwagę w Lightroomie, a jest ich tak naprawdę niewiele. To jest kilka istotnych, ale szybkich przesunięć kilkoma suwakami. Przypuśćmy, że wybieram sobie to zdjęcie. Powiększę je sobie, żeby ocenić, jak wygląda poziom jego naświetlenia. Oczywiście w prawym górnym narożniku mam histogram, więc jeśli okazałoby się, że monitor nie jest najlepszej jakości, bo czasem tak się zdarza, że nie każdy jest w stanie zainwestować na początek kilka tysięcy złotych w profesjonalny monitor. To zawsze można posłużyć się odczytaniem sposobu naświetlenia za pomocą histogramu. W tym przypadku widzę, że zdjęcie naświetlone jest prawie, że prawidłowo, więc nie będzie trzeba wykonywać zbyt wielkich poprawek. Pierwszą rzeczą, jaką poprawiam, czy też wykonuję korekcję w Lightroomie, jest korekcja kolorystyczna, przede wszystkim korekcja balansu bieli. Zazwyczaj w trakcie swoich sesji, a w zasadzie na początku sesji zdjęciowych Używam do tego celu specjalnych kart. W tym przypadku ja zazwyczaj stosuję kartę Color Checker. Wygląda ona mniej więcej w ten sposób. To jest karta, która służy do kalibrowania monitorów, a w zasadzie kalibrowania aparatów fotograficznych. Natomiast tutaj mamy jeszcze większą kartę, która służy do kalibrowania kamer wideo. Za pomocą tego sprzętu można w bardzo szybki i prosty sposób odzyskać te prawdziwe, obiektywnie występujące w trakcie nagrania kolory, w tym przypadku naszej modelki. Ja przed tą sesją nie rejestrowałem yy, akurat tej karty, którą przed chwilą pokazałem, natomiast znam dokładnie parametry, jakie były wykorzystywane w przypadku tej sesji. Wiem, że oświetlenie miało temperaturę 5600 K. I taką też temperaturę barwową wprowadzam. Jeśli chodzi o zafarb, on w przypadku aparatów marki Canon zazwyczaj musi być trochę podniesiony w kierunku fioletowych zafarbów. Także zostawiam te dwa parametry już w takim obszarze, w jakim one się znajdują. Zrobię sobie znowu powiększenie tego zdjęcia, by lepiej widzieć, jak wygląda rozkład świateł i cieni na twarzy. I do tego rozkładu świateł i cieni na twarzy dokonam teraz, czy na nim dokonam teraz drobnych poprawek w światłach i cieniach. Moim zdaniem można byłoby tutaj spokojnie obniżyć trochę poziom jasności. Zrobię to za pomocą suwaka highlights, ale będzie to bardzo minimalne obniżenie poziomu jasności w tych jasnych obszarach. I na pewno skorzystam z shadows, żeby wyciągnąć trochę więcej detali z ciemnych obszarów. Te ciemne obszary występują przede wszystkim pod brodą i tutaj w obrębie oczu. Yy, dzieje się to w sposób naturalny. Osoby, które mają nieco głębiej osadzone oczy, i sposób ustawienia światła, jaki został przygotowany na potrzeby tej sesji, spowodował, że te cienie pojawiły się właśnie w tych miejscach. No a tutaj pod brodą są dosyć yy, głębokie, dlatego trochę informacji trzeba z tych cieni yy, wyciągnąć. Dodatkowo ta osoba jest cała ubrana na czarno, więc gdybym nie wyciągnął żadnych informacji z cieni. No to w to, co ona jest ubrana, byłoby po prostu jednolitą ciemną plamą, a to w przypadku profesjonalnej fotografii jest po prostu niedopuszczalne. Dlatego używam teraz zakładki Shadows i wyciągam wszystko, co jest ukryte. W cieniach. Oczywiście tutaj jest więcej różnych narzędzi. Ja teraz ich wszystkich nie będę omawiał, od tego jest właśnie pełna wersja naszego kursu, na którą zapraszam oczywiście na MediaWorking w trybie online. Przejdę teraz do kolejnych zakładek, z których ja najczęściej korzystam. Jeżeli chodzi o zakładkę z tonami, to w tym przypadku nie trzeba nic więcej poprawiać, więc zostawiam ją nienaruszoną. Mam tutaj zakładkę Color, która jest bardzo przydatna yy, i którą omówię, ale omówię ją na przykładzie drugiego zdjęcia, które mam y, przygotowane, więc y, w tym momencie jeszcze ją pominę, ale za chwilę do niej wrócę. Yy, kolejną zakładką, o której chciałbym powiedzieć i którą na pewno tutaj wykorzystamy, jest zakładka Details, służąca do wyostrzania zdjęcia. Jak powiedziałem wcześniej, yy, warto korzystać i warto wyostrzać zdjęcie w formacie RAW. Na etapie jego wywoływania w Lightroomie. Mimo, że tutaj został wykorzystany aparat, który charakteryzuje się już nominalnie bardzo, yy, os bardzo wysoką ostrością, czy bardzo dużą ostrością, yy, to mimo wszystko warto jeszcze takie zdjęcie doostrzyć. Z mojego doświadczenia wynika, że mając do dyspozycji te trzy suwaki: Amount, Radius i Detail, należy je ustawić mniej więcej w takim zakresie, aby one znajdowały się y, tak lekko po przekątnej. Oczywiście y ta moc wysunięcia w prawo, czyli ten poziom wyostrzenia jest ustawiany indywidualnie i zależy od tego, w jaki sposób zostało to zdjęcie zarejestrowane. Jeśli zdjęcie jest mocno nieostre, to te suwaki powinny mocno zostać wysunięte w prawą stronę. Natomiast w tym przypadku zdjęcie już nominalnie było ostre, więc z tą ostrością tutaj nie można przesadzać, ponieważ przeostrzenie w rezultacie prowadzi do degradacji jakości zdjęcia. Musicie pamiętać o tym, że wyostrzanie zdjęć. To jest tak naprawdę podnoszenie lokalnych kontrastów pomiędzy poszczególnymi pikselami na zdjęciu. Jeśli z tym przesadzimy, to tak naprawdę zaczniemy niszczyć łączenia pomiędzy pikselami, a przez to zaczniemy niszczyć cały obraz. Więc wyostrzamy, ale z należytym, z należytym poziomem, dostosowanym do po prostu zdjęcia, które mamy zarejestrowane. Możemy też skorzystać z opcji maskowania. Jeżeli zdjęcie jest generalnie dobrze naświetlone, a my chcemy podkreślić tylko pewne obszary tego zdjęcia pod względem ostrości, możemy skorzystać z opcji maskowania. Żeby to zrobić i mieć podgląd na to, w jaki sposób działa maskowanie, należy wcisnąć lewy dolny alt i trzymając go cały czas, przesunąć suwakiem w prawą stronę. Teraz zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. Wszystko to, co na zdjęciu zaczyna robić się czarne, nie będzie dodatkowo wyostrzone. Natomiast wszystkie krawędzie, które były tutaj jasne, może powtórzę to jeszcze raz: wszystkie krawędzie, które są jasne czyli oczy, krawędzie ust, nosa, obrys twarzy i fragmenty włosów wszystkie te miejsca zostaną wyostrzone. I generalnie ja w tym przypadku skorzystam z tego typu maskowania dla mojego wyostrzenia, którego wcześniej. Dokonałem, ponieważ w ten sposób nie będę nadmiernie degradował samej faktury skóry. Ostatnią zakładką, którą chciałbym tutaj jeszcze pokazać, jest zakładka korekcji obiektywu. Jeżeli znacie model obiektywu, którym było wykonywane zdjęcie, a zazwyczaj każdy, kto robi samodzielnie zdjęcie, wie, jakim robił je obiektywem, to warto pamiętać o tym, że niestety każdy obiektyw jako przyrząd o charakterze fizycznym, a w zasadzie soczewki w nim mają charakter fizyczny. Te soczewki obarczone są pewnymi wadami. I generalnie te wady mogą jakby przejawiać się w postaci na przykład dystorsji albo winietowania. To są takie dwie najczęstsze wady, które pojawiają się w przypadku obiektywów. No i teraz, żeby je zniwelować, należałoby to w jakiś sposób zrobić pewnie ręcznie. Natomiast Lightroom posiada, tak jak tutaj pokazuję, zakładkę korekcji obiektywu, która pozwala wczytać profil obiektywu i wczytując ten profil obiektywu. My, a w zasadzie tak naprawdę Lightroom, dokonuje poprawek do wzorca. W ten sposób zarówno dystorsja, jak i winietowanie zostają usunięte. Winietowanie jest to po prostu zaciemnianie się narożników na zdjęciu. Ja teraz sztucznie zwiększę to zniekształcenie winietowania. Możecie zauważyć na krawędziach tego zdjęcia, że tutaj pojawiają się takie zaciemnione narożniki. Wracam jednak do winietowania na poziomie 100, czyli nominalnego, no i dystorsja. Dystorsja, czyli albo wybrzuszenie, albo wklęśnięcie obrazu na zdjęciu. W tym przypadku, y, niestety, a w zasadzie bardzo dobrze, y, że tak się dzieje, ale tej dystorsji tutaj nie widać, więc zostawiam ten parametr nominalnie przy wartości 100. I w zasadzie w tym momencie moje zdjęcie jest już gotowe do tego, żeby je wyeksportować z formatu RAW. Do formatu, który ja następnie będę obrabiał czy edytował yy, w Photoshopie. Zanim jednak to zrobię, chciałbym wrócić jeszcze do tej zakładki, o której mówiłem przed chwilą, czyli do zakładki Color. Yy, ale tą zakładkę jeszcze w bardzo telegraficznym skrócie omówię na przykładzie innego wybranego zdjęcia. Będzie to zdjęcie, które wykonałem w ultrafiolecie. To jest taki gatunek fotografii, który nie cieszy, nie cieszy się jeszcze zbyt dużą popularnością, ale jest niezwykle efektywny eee, i efektowny, jeżeli chodzi o to, co e, widać. E, celowo wybrałem właśnie to zdjęcie, by omówić zakładkę kolor, ponieważ to e, na tym zdjęciu będzie widać bardzo e, dobrze e, pełną paletę, jaką oferuje. Ta zakładka narzędziowa, tą pełną paletę zmian. Mamy tutaj w tej zakładce kolor takie trzy podzakładki, które nazywają się Hue, Saturation i Luminance, czyli mówiąc po polsku barwa, nasycenie i jasność. Jeżeli chodzi o barwę, to możemy tutaj zmienić barwę tych odseparowanych podstawowych kolorów. Jeśli na przykład stwierdzę, że nie do końca odpowiada mi ten pomarańczowy kolor, to na przykład za pomocą zakładki Orange. Mogę go sobie zmienić na żółty albo na bardziej czerwony. W tym przypadku całkiem fajnie, moim zdaniem, wyglądałoby lekkie rozrzucenie tego koloru. Jeśli natomiast stwierdzę, że na zdjęciu nie pasują mi inne kolory, to mogę je równie dobrze w sposób odseparowany zmienić. Mam tutaj kolor niebieski, który mogę rozjaśnić. W tym przypadku nie będzie wyglądało to zbyt dobrze, ale jeśli będę chciał nadać mocniejszych odcieni, to mogę tutaj na przykład lekko ten niebieski. Przesunąć w stronę fioletów i w obszarach purpur też mogę sobie ten kolor zmienić. Ja oczywiście na przykładzie tego zdjęcia pokazuję tylko zastosowanie tych narzędzi, nie będę dokonywał tutaj aż takiej drastycznej zmiany kolorów. Natomiast im zdjęcie bardziej kolorowe, tym jesteśmy w stanie bardziej te kolory, no, można powiedzieć, że zmanipulować, podmienić na inne. Przechodzimy do zakładki nasycenie i tutaj sprawa wygląda bardzo prosto. Jeżeli zależy mi na tym, żeby kolory były bardziej intensywne, bardziej soczyste, czyli właśnie bardziej nasycone, to używam dla poszczególnych odseparowanych barw właśnie tej podzakładki Saturacja. Jeżeli stwierdzę, że mój pomarańczowy nadal jest zbyt słaby, to mogę dodać mu większej mocy. Jak widać, ta moc jest tutaj już tak duża, że chyba nie ma sensu tego, tego nasycenia podnosić. Natomiast spróbujmy zrobić to z niebieskościami. I tutaj ten efekt będzie już naprawdę mocno widoczny, zwłaszcza w tym obszarze blików, które się tutaj pojawiły, tak gdy sobie tą niebieskość yy, zdefiniuję na minus 100, no to cały obraz robi się tak naprawdę czarno-biały w tym obszarze niebieskości. No nie o to chodzi. Zatem podnoszę ten parametr powiedzmy na 30. 3. I w zasadzie w taki sposób mogę postąpić z każdym kolorem na tym zdjęciu, i ostatnia podzakładka jasność. Na tej podzakładce mamy do dyspozycji znowuż wszystkie kolory składowe, i za pomocą e, tych poszczególnych suwaków możemy zwiększać albo zmniejszać jasność poszczególnych kolorów. Przypuśćmy, że chcę podnieść trochę moc zieleni, a w zasadzie rozjaśnić kolory zielone. Za pomocą tego suwaka, podnosząc zielenie do 100, Rozjaśniam sobie wszystkie punkty, które są zielone. Ponieważ jest tutaj bardzo dużo tych kolorowych punktów, to żeby było to lepiej widać, rozjaśnię sobie większość z nich, tak żeby było widać ten wzmagający się efekt. I teraz, żeby lepiej zobaczyć, jak to zdjęcie zmieniło się i jak wygląda przed i po, można sobie stworzyć wirtualną kopię takiego zdjęcia w Lightroomie i z tej wirtualnej kopii zresetować wszystkie ustawienia. Teraz zrobię bardzo duże powiększenie. Widzicie teraz zdjęcie przed zmianami. A teraz zdjęcie, które się niestety trochę przesunęło, ale po zmianach. Także ten efekt w przypadku tych kolorów jest widoczny. Są one po prostu bardziej nasycone, nieco bardziej kontrastowe. Warto z tego narzędzia korzystać. Przejdźmy jednak z powrotem do tego na zdjęcia, które będziemy, z którego ja będę korzystał, który ja będę edytował w Photoshopie. I kończąc już pracę w programie Lightroom czas wreszcie wywołać rawa na gotowy materiał w odpowiednim formacie. By to zrobić przekładę do zakładki Fail, Export. I teraz mam tutaj do wyboru kilka możliwości. Panel narzędziowy zapisu jest dosyć rozbudowany. Ja skoncentruję się tylko na najważniejszych ustawieniach. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że zapis takiego zdjęcia z formatu RAW do JPEG spowodowałby ścięcie tej głębi bitowej, czyli mój RAW, który nominalnie ma 14 bitów na kanał, a więc te bardzo rozbudowane przejścia tonalne, po zapisie do JPEGA będzie miał tych przejść tonalnych, tych informacji w przejściach tonalnych zdecydowanie mniej. Dlatego ja zawsze zapisuję tutaj zdjęcia w formacie TIFF. Po pierwsze, jest to format, który nie używa kompresji. To znaczy, można w nim użyć kompresji, ale jest też możliwość, żeby tej kompresji nie użyć wcale. Po drugie. Mogę sobie tutaj w sposób świadomy zdecydować, czy chcę zapisać zdjęcie w 8 bitach na kanał, czy też w 16. Ja oczywiście chcę zapisać je w większej głębi bitowej, by mieć tych informacji na zdjęciu jak najwięcej. No i zostawiam swoją przestrzeń kolorystyczną jako Adobe RGB, ponieważ w takiej przestrzeni kolorystycznej moje zdjęcie zostało zapisane. Warto pamiętać też o tym, jeśli zdjęcie ma trafić do druku wielkoformatowego, a zazwyczaj, jeżeli już jest to profesjonalna sesja, to. Zdarza się bardzo często, że właśnie do takiego druku zdjęcia trafiają. Żeby dokonać tutaj y, korekty tej wartości, nominalnie Lightroom ustawia tutaj parametr rozdzielczości na 230 pikseli na cal. Ja sugeruję, żeby to zawsze jednak było 300 pikseli na cal. Tak przygotowane zdjęcie mogę wyeksportować i przejść do pracy w Photoshopie. Zatem klikam eksport i widzimy się za moment już w Photoshopie.